Amadi, ach ten Amadi. Czasem odpłynie niekiedy po farmazonii i pomimo, że średnio spodobał mi się ostatni spektakl, to friki bez Amadiego są jak ocean bez wody. Jak Wojtek Gola wymawiający R, albo jak Borbob TV pozbawiony wstawek z piordami. Szanowni Państwo, ja nazywam się Pan Bambik z kanału Borbob Company i w dzisiejszym materiale przygotowałem dla Was 10 niezwykle szokujących i przerażających momentów z kariery Amadiego, ale pierw suchar. Jak Ci się mieszka w akademiku? Człowieku, ale wypas, pisuar, wanna, bidet, pralka, zmywarka i to wszystko w jednej umywalce. Zapraszam do oglądania. Numer 1. Amadeusz i Tańcula. Na ostatniej z konferencji Gali Fejmu doszło do bardzo niesmacznego wystąpienia Ferrariego. Ciężko mi określić w skrócie, co i gdzie tam banglało, ale powiedzmy, że Ferrari na siłę próbował przekrzyczyć Tańcule. Do tego pojednał się dość mocno z Jackiem Murańskim, któremu walkę postanowił dedykować świętej pamięci Mateuszowi. A jak wiadomo, Tańcula był początkiem Murańskich w świecie freaków. To wszystko moim zdaniem poszło o krok za daleko. To przykrzykiwanie Tańculi i inne takie, o ile spektakl z Władcą Piekieł w pojedynku z Filipkiem jest klasykiem, to to już nie było ani śmieszne, ani cringe'owe, po prostu smutne. Smutne, bo pokazuje, czego to ludzie nie są w stanie zrobić dla zasięgów i pieniędzy. Łapcie krótki fragment. Przysięgam, że tą walkę dedykuję panu i pana dziecku. Ty k***o Polona świnia! To poważnie mówisz, nauczyłeś, ale się nauczyłeś, są nagrania. Na nagraniach to mówiłeś! Aaaa, tak zobacz! Dla mnie jest to sprawa osobista! Druga rzecz jest taka, że za Chiny Ludowe nie jestem w stanie uwierzyć w szczere intencje Amadiego. Że niby ten ich konflikt nie jest pod publikę, to już było takie udawane na maksa, popierdolone takie. W ogóle wszystko tego dnia było mocno popierdolone. Przypominam, przy tym samym stole banglał sobie również Szeliga, którego tematu nawet nie chce mi się już poruszać, bo ileż można. Odwalił to odwalił, nic nowego w tej sprawie nie wypłynęło, więc na próżno pitolić o jednym i tym samym. W pewnym momencie Władca Włosów z dupy nawet niechcąco wbił szpileczkę w Alberto. Ten w odpowiedzi również pokusił się dorzucić swoje 3 grosze. Niby z uśmiechem na twarzy i tak dalej, ale jednak o jedno słowo za dużo i doszłoby do kolejnego konfliktu. Ciemny jak sam skurwysyn, wszyscy sobie mówisz na bank, żona jakiemuś niewolnikom dała. Od razu ze skarwy by cię spierdolili po problemie. Ty, cwaniaczku, do mnie też tak powiesz? Co? Jajco. Ty do mnie mówisz? No. Inne czasy mamy, co ty porównujesz? No to ty porównywałeś czasy. Jak gdybyś był moim dzieckiem, no to bym się zdziwił, tak? Powiem ci, jakbyś mi się urodził, to bym cię od razu wypierdolił na kopach. Najsmutniejszy był w tym wszystkim motyw z Mateuszem, bo wiecie, kolesia nie ma już z nami w tym uniwersum, niezależnie jaki był, niech spoczywa w spokoju i mam nadzieję, że nie widzi z góry, co tu się odwala, bo wcale nie byłby to godny spoczynek. Nawet Wardęga zwrócił mu uwagę na to. Nie musimy wycierać sobie mordy Mateuszem, niech spoczywa w spokoju i może nie budujcie walki na grobie Mateusza. Swego czasu nawet po grubszych odklejkach Ferrariego ludzie pisali, że to dobry showman i lubią oglądać go w akcji. Dziś po tych wpisach pozostało jedynie wspomnienie. Pod praktycznie każdym wywiadem z udziałem Amadiego wylała się na niego niemała fala krytyki. Zresztą na nich też zdawał się kontynuować swój teatrzyk. Ludzie nie rozumieją tego, że on jest tylko i wyłącznie wytworem sterydów. Ten człowiek nie ma charakteru i nie ma zasad. On jest tylko wytworem sterydów. On jest oszustem, rozumiesz? Ale pokonał na jednej gali i Mateusza, i pana Jacka. Okej, w porządku. Pan Jacek ma swoje lata i walczył z nim 5 rund. Tańcula po wszystkim załamał się. Po prostu, przerosło to nawet konflikt z Jackiem. Jacek Murański wchodzi na scenę, przytula Piotrka Szeligę, daje jakieś buziaki Ferrariemu. Przytulił Piotrka Szeligę? Przytulił Piotrka Szeligę. To naprawdę. Ja muszę z Piotrkiem pogadać, bo to są już trochę jaja też, to jest, kurde, wiesz. To jest wszystko, to już się tak było pomieszało, pogmatwało. Powinienem go teraz poklepać po ramionach i powiedzieć, będzie dobrze, ale wiedział, na co się pisze, wchodząc w ten świat. Alberto natomiast nie wiedział, kogo ma napierdalać. To naprawdę już było takie pomieszane z poplątanym, że już w pewnym momencie się gubiłem, o co chodzi. No ja też właśnie, i ja już szczerze nie wiedziałem, którego mam napierdalać, nie? Kurwa, bo każdy coś tam się, kurwa, wiesz, ura. Numer 2. Dla rozluźnienia atmosfery postanowiłem pokazać wam coś niezwykle płezabawnego. Na face to face z panem Wywiórem, ten jak zwykle zaczął gadać tym swoim diabelnym głosem, wcielając się w rolę Władcy Piekieł. Dość długo gadał w ten sposób, robiąc przy tym groźne miny. W pewnym momencie jego rywal postanowił ujarzmić go swoją własną bronią. Dosłownie ujarzmić, bo brzmiało to jak jakaś propozycja na omlet di fromage. Idziesz na śmierć jutro, Wywiórko. Nie! Zdziwisz się. Nie mam.
Wiewiór jak zwykle potrafi trafić w odpowiedni moment ze swoim cringe'em, ale to jest w nim najlepsze. Numer 3. Afera bułkowa. Od tej jednej kajzerki za 50 groszy cały świat freaków stanął na głowie. Dosłownie, na jednej z odsłon YouTube Short czy innego gówna Ferrari postanowił poczęstować się bułką Adriana. Znaczy, z tego co słyszę, to poszło o wiele innych artykułów spożywczych, ale zostańmy już przy tej jednej kajzerce. Doszło do wymiany zdań między miłym państwem. Posłuchajmy. Stary, ale co? Ale to nie chodzi o mleko, ciągle moje żarcie, stary, kucie sobie coś swojego. Ciągle? To co ja wiewałem twojego? Cały czas, do tej pory. Wiesz. Powiedz jedną rzecz mi. On ale on żyje. Jedną rzecz mi wymienić. Ale wy możecie sobie... Mówisz, że ciągle. Powiedziałeś no to tak, kurwa, ty uciekam, pierdoliłeś, nie powiedziałem słowa. Nigdy wiewałem twojego, ty ucieka. Kubułki, wszystko wpierdalałeś, to ja mam dietę, kurwa. Spytałem się ciebie o jedną bułkę, ale stary... się zgodziłeś. Pytałem się ciebie kulturalnie, czy mogę twoją bułkę. Później panowie wybrali się do kuchni, gdzie doszło nawet do jakiejś szarpaniny. I nie mówię tu o szarpanej wieprzowinie, bo takową również Ferrari podkrał Polaczkowi. Ogólnie od tego się zaczęło. Tego miejsca uszanowanko dla piekarza, który upichcił to dzieło. Chyba nawet nie dociera do niego, jakie wrota internetów otworzył przed państwem. A kto nowy, niech kliknie subskrybuj na dole w celu otrzymywania notyfikacji o nowych filmach. Numer 4. Dubiel vs Ferrari. Tutaj pragnę państwu przedstawić parodię Ferrariego w wykonaniu Dubiela. To niesamowite, że dożyliśmy czasów, w których to Dubiel jest w stanie kogoś parodiować. Patrzcie, kamicus je! I patrzcie! Teraz co? Dobra, pan... Ciao! Dobry szedł, kurde! Już był w tym projekcie! Rozumiesz? W ogóle na tej gali Amadi miał się tłuc z Błońskim i Dubielem. Niestety miał, lecz czekolada spływała po nogawce i nici z całego expa. Pewnie was nie zaskoczę, ale tutaj również miał okazję rzucić paroma epitetami w kierunku chłopaków. W jakim tym klubie najpopularniejszy trenowałeś? Knockout w historii Fame MMA. I módl się, żebyś ty nie wygrał w taki sam sposób walki. Bo wiesz, że może się to skończyć twoim kalectwem, jak właśnie jechał, a ja po prostu stałem się w ryj. Już się plączysz z własnych słowach. Słyszałeś, co powiedziałeś przed chwilą? Numer 5. Amadeusz w sklepie Gucci. Szukałem czegoś, co bardziej pobudzi me kubki smakowe, ale trafiłem na jego Instastory, jak wybierał się do sklepu marki Gucci. Postanowił tam wydać 100 tysięcy polskich złotych i pochwalić się wszystkim wokół. Ale sprawa ma się tak, że kasztan pozostanie kasztanem, nawet w drogich ubrankach. Choć pradawni wiadali lepszy kasztan w Gucci, niżeli obsrany w dresie z Pepką. Numer 6. Amadeusz vs Bomba. Rozdział pod tytułem Bomba Scarface zdecydowanie jest czymś, czego potrzebuje internet. Amadi w pewnym materiale na kanale Highleak postanowił wbić szpileczkę w czarodzieja z Hogwartu. Tym razem wcielił się w rolę pana Hugh Hefnera. U boku dwóch kobitek spod uniwersum Szmalec Gotówka wypowiedział się o bombie w nieco nonszalancki sposób. Wyglądasz jak taki kloszard z twarzy. Ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, jakim cudem kobiety z tobą kopulują. Jak ja bym był kobietą, 100 razy prędzej rozmnożyłbym się z Carlito, bo jest inteligentny i jest pięknym karzełkiem bożym. Numer 7. Amadi vs Nicola. I nie mówię tu o Nikicie. Nicola, szerzej znany jako jeden z rywali Pudziana bądź ochroniarz z Fejmu, ma przesrane w swojej robocie. Utrzymanie ładu i porządku na imprezie podwyższonego ryzyka nie jest zadaniem dla byle bambika z pasem WKU. W tym wszechświecie Amadi jak zwykle odpalił swój demoniczny tryb i zaczynał napinać się do... w sumie to nawet nie wiem już do kogo. Tym razem zadaniem pana z ochrony było uspokojenie zawodnika, zachowując przy tym zimną krew. Wszystko to do obejrzenia na kanale fightsport.pl. Łapcie fragment. Dobra, popuj, wypuść. Ej, 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 ej! Popuj, co ty robisz? Co ty robisz? Co ja robię? Jestem gwiazdą, tego jestem! A to bo każdego zaczepniać, popuj. Podchodź, uspokój się, usiądź. Nie szef, popuj. Dobra, usiądź. Co ty, panie Nikola? Aż na mnie się rzucają. Numer 8. Amadi vs Alan. Tutaj warto wspomnieć, że legendarne PUU ze strony Kwiecińskiego kierowane było właśnie do Amadiego, ale o tym zdążyłem się wypowiedzieć w odcinku o panu. Choć panowie nie mieli jeszcze okazji tarzać się w kiślu, to mniej lub bardziej dawali publice show. Raz Amadi coś powiedział, raz Kwieciński, tym razem poszło o paczkę chrupek biesianych, które i tak podobno zajumał bomb deal. Ten to jak zwykle musi być prowodorem wszystkich akcji. Tą bułkę też podrzucił Polaczkowi, choć wielokrotnie myślał o jej konsumpcji. Ja jestem z nim cały czas gotowy na walkę, tylko widzisz, on sobie bierze na przykład tego, ja nie umniejszam absolutnie hejterowi, prawo. Ale bierze sobie takich zawodników i on się na nim szczyci, bierze sobie hejtera, no pewnie wiadomo się... Zamknij mordę! Numer 9. Amadi vs Łaszczyk. Ile radości i znaków zapytania przyniósł nam ten spektakl. Łaszczyk dość mocno ubiegał się o to starcie i ledwo, ale wygrał. Jedni powiedzą, że fartem, drudzy, że pokazując charakter, ja pozostanę przy farcie. Panowie na rundkach jakoś niespecjalnie poddymiali, za to doszło do zabawnego incydentu, w którym to Kamil uznał, że Ferrari tego nie rozumie. Czego dokładnie nie rozumie? On sam chyba nie wie, czego nie rozumie. Ważne, że Amadi nie rozumie. Patrzcie. Odżywasz się. Odżywionego. Słuchaj, ja jestem odżywiony, bo ja od 12 lat jem sobie co chcę. Od 12 lat nie trzymam diety. Tego nie rozumiesz, bo jesteś głupi. Jak ci rozumiem, kurwa? Numer 10.
Amadeus Goats. Jakim brakiem zaskoczenia był udział Kasztaniastego w programie emitowanym w uniwersum Bomb Deala? Tutaj chłop zaszalał, bo i czemu miałby nie szaleć? Od tego jest. I nie wiem jak wy, ale ja nie wyobrażam sobie Ferrariego robiącego podcasty. Albo Ferrariego gdzieś z Ladą w sklepie, mianującym siebie władcą włosów z dupy. Prawdziwy władca piekieł dopiero wyszedł z piekieł. Jest tak gorąco. Chciałam powiedzieć, że no musiałam się po prostu przebrać. Zobacz film spod uniwersum Zbigniew Stonoga vs. Morański. Tutaj macie anotacje, wpadajcie, bo ten film naprawdę miażdży.